drużyna do zadań specjalnych, czyli posłowie, którzy kreować będą nową rzeczywistość. Posłowie, którzy dostali się do Sejmu z list PiS-u, Katarzyna Oborska-Marciniak. Witam Państwa w parlamentarnej rozmowie dnia. Witam także moich gości. Sławomir Kłosowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu. Patryk Jaki, poseł Zjednoczonej Prawicy. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest jeszcze dwóch posłów, ale no niestety nie udało nam się zaprosić do studia. No tak, bardzo koledzy prosili, żeby Państwa im wybaczyli, usprawiedliwili ich nieobecność dzisiaj. Antoni Duda ma gości, rodzina przyjeżdża, ważna. No właśnie, nie brnijmy dalej w szczegóły. Natomiast pan profesor Rzeżyński ma dzisiaj dzień intensywnych wykładów ekonomicznych w Katowicach i też, przepraszając Państwa, prosił o usprawiedliwienie jego nieobecności. Ale to nie jest tak, że nie będzie już zaglądał na Opolszczyznę? Nie, absolutnie to tak tyle nie oznacza. Pan poseł Rzeżyński był dosyć częstym gościem w naszym regionie i tak pozostanie, myślę. Pytanie do pana posła Jakiego. 30 tysięcy głosów. No jak zrobić taki wynik? Myślę, że to jest pochodna ciężkiej pracy, nie tylko w kampanii wyborczej, ale przez 4 lata. Praca grupy ludzi, wolontariuszy, którzy mi zaufali. Jeżeli mogę, to za państwa pośrednictwem chciałbym bardzo serdecznie wszystkim ludziom, którzy mi pomagali, ale przede wszystkim tym, którzy zaufali mi w wyborach, bardzo serdecznie podziękować. I traktuję to jako wielkie zobowiązanie razem z panem posłem Kłosowskim i innymi posłami naszego obozu będziemy ciężko pracowali, aby zmienić Polskę, bo jestem przekonany, że ludzie głosowali dla nas właśnie dlatego, że wierzyli w to, że jest możliwa dobra zmiana. I my musimy ta kampania, zapewnić. Można powiedzieć, pańska była z rozmachem. Były ulotki, były plakaty niemal na każdym słupie, nawet u mnie we wsi i we wszystkich, przez które jeździłam przez ostatni czas. I tylko 40 tysięcy złotych ta kampania kosztowała? Tak, ona tylko tyle kosztowała, chociaż to nie są małe pieniądze, ale rzeczywiście w porównaniu do innych kandydatów z innych partii szczególnie. Myślę, że to są niewielkie pieniądze, ale na przykład nie miałem żadnego billboardu. To wszystko była nasza ciężka praca, ani jednego billboardu nie kupiłem. Ale to jest tak, że zawsze to, co robiłem, to znaczy tym, co zajmowałem się, czym zajmowałem się i od kiedy zostałem posłem, staram się wszystko robić w sposób profesjonalny, tak żeby wyborcy moi byli zadowoleni. I tak samo podchodzę do kampanii wyborczej. Również staram się to robić w sposób profesjonalny. I cieszę się, że taka oferta jest doceniona przez wyborców. Panowie, ja was przedstawiłam jako drużynę Prawa i Sprawiedliwości. Drużynę, która weszła do Sejmu właśnie z listy Prawa i Sprawiedliwości. No ale fundamentalne pytanie, czy rzeczywiście jesteście drużyną? Myślę, że tak. To no oczywiście zależy. No przyznacie, że bywa, że iskrzy między wami. Nie, no powiem tak, no, w polityce nie każdy musi się kochać. To nie na tym polega. Ważne, że łączy go jakiś cel wspólny, a tym celem jest dobra zmiana. W związku z tym myślę, że do realizacji tej dobrej zmiany jesteśmy gotowi. Chciałbym, żeby tak było. Zresztą cała czwórka posłów plus dwóch senatorów z naszego ugrupowania takie deklaracje złożyło, wypełniło i ma pewne zobowiązanie wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który jest liderem Zjednoczonej Prawicy, wobec pani prezes Beaty Szydło, przyszłej pani premier, tej ciężkiej pracy na rzecz no, dobrej zmiany, bo kraj, województwo polskie takiej dobrej zmiany oczekuje. Panie pośle, jak to będzie? Do PiS-u się pan chyba nie zapisze. Czy my tworzymy jeden obóz Zjednoczonej Prawicy. Widać, że ta formuła się sprawdza, ponieważ to zawsze pamiętajcie państwo, że to wyborcy oceniają i to my jesteśmy ich reprezentantami. Ja pamiętam, że polityka to jest przede wszystkim służba, posłem się bywa. Ja mam tego świadomość, że przyjdzie taki czas, że wyborcy podejmą inne decyzje. Dlatego dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten czas, kiedy pełnię tą służbę dla państwa, dla mieszkańców regionu opolskiego, wykorzystać jak najlepiej, jak solidniej. I nie staram się szukać jakiegoś drugiego dnia, podwójnej interpretacji. Po prostu chcę zrobić wszystko, aby też nasz mały region został doceniony, bo mam takie osobiste, głębokie przekonanie, że przez ostatnią prawie dekadę rządów Platformy i PSL-u nasz region był niesłusznie pomijany. No zdecydowanie region czeka również na ministra i tutaj nazwiska obu panów pojawiały się na takim ryneczku, nazwijmy to, dziennikarskim, nie tylko. Poseł Patryk Jaki wymieniany jako minister sportu. Wczoraj, dzisiaj już nie widziałam. To znaczy ja jestem do dyspozycji władz partyjnych naszego obozu. A pan jakieś konkretne informacje? Ja się dostosuję. Może jakieś pierwsze propozycje padły? Nie mam żadnej konkretnej informacji, ale powiem tak, czy nie ma to znaczenia, czy to będę ja, czy to będzie inna osoba. Też bardzo kibicuję panu posłowi Kłosowskiemu, bo jest to wybitny specjalista, jeżeli chodzi o sferę edukacji. Ja będę się cieszył, jeżeli ktoś z nas, ktoś z reprezentantów regionu, będzie uczestnikiem tego rządu.
Ponieważ to będzie też oznaczało takie symboliczne też docenienie naszego regionu. A jak pan ocenia swoje szanse? Oceniam moje szanse, trudno mi je, powiem tak, trudno mi je ocenić, ale bez względu na to, czy będę pełnił funkcję w rządzie, czy będę na jego zapleczu, będzie mi zależało na tym, aby pilnować, żeby ta zmiana prawdziwa się dokonała, bo mam świadomość tego, że za 4 lata przecież wyborcy nas ocenią i zapytają, co udało się zrobić. Dlatego absolutnie zacieram rękawy. Taka rola, jaka zostanie mi przyznana w tej winnicy pańskiej, w której jestem tylko skromnym pracownikiem, będzie przeze mnie, mam nadzieję, sumiennie i z dużym zaangażowaniem wykonywana. Rozumiem, że jest gotowość i są chęci. Jest gotowość, są chęci. Mam też dużo woli do ciężkiej pracy dla Polski, dlatego wyborcy mi zaufali. I będę chciał z tej woli, z tej dużej legitymacji społecznej skorzystać. W jakiej roli? O tym już decydują liderzy. Sławomir Kłosowski, pan obejmie Ministerstwo Edukacji. Proszę państwa, ja jestem w tej sytuacji, że mogę tak powiedzieć, pani prezes Beata Szydło jest moją bliską znajomą. I tak uzgodniliśmy, że niedyplomatycznie będzie, jeżeli ktokolwiek będzie wychodził przed orkiestrę i dywagował na temat funkcji ministerialnych, dopóki tej nominacji, tego zgłoszenia nie dokona sama pani prezes. W związku z tym będę trzymał się tej formuły. Przed decyzjami dla mnie tematu nie ma. Jestem gotowy na wiele ewentualności, na wiele scenariuszy, jeżeli przyjdzie poświęcić się w pracy na stanowisku ministerialnym, poselskim, szefowania komisji edukacji. Tych możliwości jest wiele, do wielu jestem przygotowany. No ale nawet jeśli nie będzie taki ministra, to będzie reforma edukacji, której pan jest autorem. No tak, będę na pewno doradzał, będę na pewno wspierał te osoby, którym będzie dane zmierzyć się z tym zadaniem, bo zadanie jest niemałe. A co pan powie nauczycielom, którzy już teraz boją się zwolnień? Że boją się niesłusznie, boją się bardzo mocno prowokowani propagandą, uprawianą niestety przez rządzących, odchodzących rządzących jeszcze. Panią minister Kluzik-Rostkowską, która wieści hiobowe dane. Ale zwykle to jest tak, że jak są zmiany, a te zmiany, które pan zapowiadał, są dość rewolucyjne, a jak jest rewolucja, to głowy lecą. To nie jest rewolucja, to jest dobra zmiana. A dobra zmiana nigdy nie pociąga za sobą zwolnień i krzywdy ludzkiej. Ja powiem państwu w króciutkim, bo zdaję sobie sprawę, że nie masz czasu na zbyt szczegółowe dane. Nie zmieniamy systemu, umniejszając ilości lat edukacji. Proszę sobie przeliczyć, 6 lat edukacji podstawowej plus 3 lata gimnazjalnej i 3 lata licealnej, to daje suma summarum 12 lat edukacji. My, jeżeli mówimy o zmianie, to mówimy 8 plus 4. Też to daje 12. W związku z tym nie ma tutaj zagrożenia dla nauczycieli, bo ilość lat nauki pozostaje taka sama. My wręcz odwrotnie będziemy moim zdaniem poszukiwali nauczycieli do zatrudnienia, dlatego że zwiększymy ilość godzin choćby nauczania historii, choćby wiedzy o społeczeństwie, zmniejszymy liczebność oddziałów klasowych, zniesiemy godziny karciane. Te dwie dodatkowe godziny, które Platforma przeznaczyła dla nauczycieli, nie płacąc im za to. W związku z tym ja mam takie przeczucie. Bo to tempo Wszystkiego naraz nie zrobimy. Natomiast myślę, że powoli będziemy się posuwać według tego scenariusza, według tego planu i dojdziemy na, myślę, w połowie tej kadencji do tej dobrej zmiany, która będzie satysfakcjonowała przede wszystkim uczniów, ale również nauczycieli. Panie pośle, pan mówił, że trzeba reformować to państwo mocno i szybko. Tak, to prawda. No, jest tyle obszarów państwa, które trzeba reformować, że nie starczyłoby nam czasu. Ale dla mnie najistotniejsze jest to, aby młodzi ludzie, często moi rówieśnicy, których reprezentuję, żeby znaleźli pracę, szczególnie pracę w tym regionie, żeby nie musieli wyjeżdżać za chlebem za granicę. Myślę, że jest to możliwe. W swojej kampanii o NAAPKO, o tym, że trzeba zatrzymać 1000 miejsc pracy. Teraz już jako poseł wybrany na kolejną kadencję, jest pan w stanie w jakiś sposób zadziałać w tym obszarze? Znaczy, to jest dość skomplikowane, ponieważ tak naprawdę w tej sprawie receptę może przedstawić tylko samorząd, który jest w rękach tam akurat Platformy Obywatelskiej. Natomiast też trudno, żebym ja jako poseł się przyglądał tej sytuacji, jak ludzie mogą tracić pracę. My musimy zrobić wszystko, aby jak najwięcej tych miejsc, i to dobrych miejsc jakościowo pracy, nie tyle utrzymać, ale żeby też nowe powstawały. Mamy bardzo dobry program jako cały obóz Zjednoczonej Prawicy. Ja jestem przekonany, że
No, daliśmy nadzieję ludziom, że będzie lepiej i musimy teraz to zrealizować. Musimy się wziąć, zakasać rękawy i wziąć do pracy, tak żeby młodzi ludzie, a pamiętajmy, że jeżeli wyjeżdżają młodzi ludzie, jest to problem również seniorów, bo często oni zostają sami, rodziny przeżywają rozłąkę. To jest problem, który dotyka regionu opolskiego i my z tym problemem musimy się zmierzyć. Problem bardzo często niedotykany i dodatkowo problem depopulacji naszego regionu, który koresponduje z problemami gospodarczymi. To wszystko stoi przed nami, to jest wielkie wyzwanie, jedno z największych wyzwań, ale zrobimy wszystko, żeby temu podołać. Panie pośle, zwracam się do posła Kosowskiego. Kto będzie wojewodą? Pan Szymański? Arkadiusz? O tym, kto będzie wojewodą, zadecyduje pani premier i minister spraw wewnętrznych. W związku z tym znowu dyplomacja wymaga tego, żeby nie wychodzić przed orkiestrę, nie wychodzić przed szereg, tylko czekać na te decyzje rządowe, bo wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie. To jeszcze krótko na zakończenie. Czego panom życzyć u progu nowej kadencji? Czego nam życzyć? Żeby udało się wypełnić te wszystkie zobowiązania wobec wyborców. A jest ich sporo. Jest determinacja do tego, żeby je wypełnić i myślę, że... 500 zł na dziecko od stycznia? Myślę, że tak, bo to jest kwestia osobistego zobowiązania pani premier i wiem, że już poważne przygotowania w tej sprawie są bardzo zaawansowane. Myślę, że to jak tylko najszybciej się uda, będzie zrealizowane. Poseł Patryjaki? Polityka to służba i trzeba nam życzyć dużo energii, wyborcom cierpliwości, bo nie wszystko da się wprowadzić, nie cały program da się wprowadzić od razu, ale będziemy robić wszystko, aby nie zawieść. Mamy już doświadczenia lat poprzednich rządów i jestem przekonany, że będziemy z nich korzystać. Mam też nadzieję, że otworzy się dialog wreszcie pomiędzy władzą a społeczeństwem. Chcielibyśmy szczególnie tą obietnicę zrealizować, tak żeby wielkie projekty, które podpisało 6 milionów obywateli, nie trafiały do kosza. Jestem przekonany, że może to nie jest wiele, ale to jest coś, co może zmienić jakość polskiej polityki i na tym nam bardzo zależy i tego należy nam życzyć. Dziękuję panom bardzo. Poseł Patryk Jaki, poseł Sławomir Kłosowski, wybrani z listy Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję do Sejmu. A ja dodam jeszcze tyle, że z posłami, mam nadzieję, będziemy się spotykać częściej, szczególnie od stycznia z posłami, z samorządowcami w naszym nowym programie politycznym. Teraz już państwu dziękuję. Dobranoc. Ten program został sfinansowany z Twojego abonamentu.